Dzień dobry. Słyszymy się, widzimy. Maszyny działają, taśmy się magnesują, wszystko chyba tak jak powinno być. Bardzo serdecznie witam Was w ten. Muszę tylko chyba tutaj sobie, że tak powiem, zgasić, bo mi coś tutaj bluruje i obraz mi lata. W, w ten pochmurny, przynajmniej w Warszawie i w okolicach, dzień. Jejku, jakby się chciało, żeby już wyszło słońce. Jejku, jakby się chciało, żeby to już wszystko zaczęło nam dawać taki napęd i takiego kopa y, y, dla życia. Bardzo dziękuję wszystkim Wam za cierpliwość. Dzisiaj, jak wiecie, nie zacząłem z moim tradycyjnym 15-minutowym spóźnieniem, tylko z trochę większym, bo miałem wywiad u redaktora Nizinkiewicza w Rzeczpospolitej. Dzisiaj w ogóle dzień wywiadów, bo wieczorem jeszcze spotkanie Umyłniki Olejnik w kropce na D. Zachęcam do oglądania. A przede wszystkim dzisiaj też bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wczoraj oglądali albo teraz sobie oglądają naszą wczorajszą wieczorną debatę o naszym programie dla klimatu na zielonym szlaku. Bart bardzo ważna dla nas rzecz i ważny dla nas dzień, dlatego że pokazaliśmy nadzieję, której chcemy się trzymać i opublikowaliśmy coś, dokument, który w, będzie naszą Biblią, w, kiedy w, weźmiemy odpowiedzialność za kraj. To duży dokument, ale naprawdę polecam wam przeczytanie go, bo jest napisany przystępnym językiem. Jest, pokazuje, jak będzie wyglądał nasz świat i co powinniśmy zrobić, żeby ten świat był poukładany tak, jak układany być, poukładany być powinien. On jest dostępny oczywiście na stronie na zielonymszlaku.pl. Promujcie te strony, rozsyłajcie ten link swoim znajomym, ale można go też oczywiście znaleźć na stronach strategii. Ten dokument ma 71 stron, ale są, 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 jest tak zredagowany, że naprawdę chce się go czytać i, i, i chce się przede wszystkim to robić, co tam jest napisane. Jak zobaczycie sobie, Tę naszą wczorajszą prezentację o 11, ale też i tę te debatę, która miała miejsce wieczorem. Bardzo ciekawa. Widzieliście, jak my robimy debaty. To nie jest tak, że my zapraszamy jakichś klakierów, jakichś ludzi, którzy będą mówili: Och, jak wspaniale się udało, tak się cieszymy, żeście tak pięknie przygotowali swoje założenia programowe, tylko bierzemy również ludzi, którzy się z nami nie zgadzają. Widzieliście wczoraj, jak, jak gorąca była dyskusja pomiędzy mną, Chrisem Bolestą, a panią Dominiką Lasotą z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Bardzo, bardzo ciekawe też takie rzucenie konkretnego światła od strony legislacji, no bo obiecać można wszystko, ale no musimy zacząć dokumenty, musimy zacząć papiery, ustawy przez panią Ilonę Jędrasik z Earth. no i był Pan Jakub wiech z energetyki 24, który powiem Wam szczerze, jeżeli by Kosiuk miałby takich ewangelizatorów, jakim jest Pan Jakub Wiech w sprawie atomu i energii atomowej, to jestem absolutnie. Byłbym absolutnie spokojny o to, że będzie jeszcze wiele, wiele lat do końca świata osiągał. Nie bywały pasterskie sukcesy. Ten człowiek naprawdę wie, o czym mówi i, i, i ma argumenty. My się oczywiście na koniec nie musimy zgadzać w nich, czy, czy przyjmować ich wszystkich razem, ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że umie do swojego, pan Jakub, do, do, do swojego punktu widzenia przekonywać i zachęcać. Oczywiście mieliśmy spór przede wszystkim o daty, o to, czy powinniśmy. Nie powinniśmy tego zrobić szybciej, ale rzeczywiście, że powinniśmy to zrobić szybciej. Powinniśmy to zrobić jak najszybciej. Tylko, że jesteśmy w rzeczywistości, w której dzisiaj jesteśmy. I nie jesteśmy w idealnej historii, którą moglibyśmy sobie jeszcze planować 15 czy 20 lat temu. Jeżeli słyszymy dzisiaj, tak jak wczoraj choćby, że Polska powinna wyjść z węgla do 2030 roku, to ja chciałbym przypomnieć tym wszystkim, którzy taki postulat stawiają, że mamy rok 2021. A to oznacza, że do 2030 roku jest lat 9. W 9 lat musielibyśmy wyjść całkowicie z gospodarki z miksu energetycznego opartego w tej chwili w prawie 70% na węglu. W ciągu 9 lat. Doprowadzić do tego, że nadal będziemy mieli moc, nie będziemy mieli blackoutów, będą się świeciły żarówki, będzie można przejechać samochodem elektrycznym, będzie jeździł pociąg, będą działały szpitale i tak dalej. I musimy zmienić sposób produkcji 70% miksu energetycznego. W 70% przestawić się z tego na coś innego. OZE nie jesteśmy w stanie w tak szybkim tempie wybudować ani odpowiedniej liczby wiatraków, ani. W, na lądzie, żeby je budować, to trzeba by nam tu stawę zmienić. Jakie wybu jak wybudujemy na Bałtyku, to trzeba jeszcze sieci przesyłowe do tego dostosować. Trzeba w ogóle dostosować sieci przesyłowe, a to zajmie lata, do tego, żeby współpracowały z OZE, w której raz jest napięcie takie, a, a raz jest inne, dlatego że nie zawsze świeci i nie zawsze wieje. Atom? A, 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 a Świetnie. Tylko, że jeżeli atom, nawet jutro Zaczniemy stawiać i wbijemy pierwszą łopatę, to przyznawał nawet pan Jakub, to będziemy mieli pierwszy prąd atomu w latach 30., w połowie, w pierwszej połowie lat 30., czyli już po tym roku 2030. Więc powiedzcie mi, jak? To zrobić, a my bardzo chętnie weźmiemy to pod uwagę. Yy, dla, I jeszcze jest jeden argument, o którym. Czy znaczy, znaczy jest wyjście? No trzeba się zapakować w gaz wtedy, już zupełnie po kokardę. Tylko jeżeli my się wtedy zapakujemy w gaz, bo z czegoś trzeba będzie tę energię zrobić, to pytanie, czy my z niego wyjdziemy, jeżeli my teraz te wszystkie wydamy pieniądze na przestawienie technologii węglowej na gazową? A później od gazu i tak będziemy musieli odejść, bo przecież obiecaliśmy dekarbonizację, a dekarbonizacja to jest brak gazu ziemnego również. To się nie spina. Po prostu w takim czasie. Nie ma takiej fizycznej możliwości. Ja uznaję słuszność postulatu 2030, wyjście z Polski z, Polski z węgla, tylko pokażcie mi, jak chcecie to zrobić, na jakich kwitach chcecie to oprzeć, na jakich wyliczeniach chcecie to oprzeć i czy uwzględniacie jeszcze jedną rzecz czynnik społeczny. Pamiętajcie o tym, że transformacja energetyczna nie jest bezkosztowa. Transformacja energetyczna może kosztować na przykład niektórych w okresie przejściowym, jeżeli chodzi o ciepło, wyższe rachunki. A ilu mamy ludzi żyjących dzisiaj w ubóstwie energetycznym, których nie stać na zapłacenie już dzisiaj za energię, której ceny rosną? Dlatego my nie możemy zrobić tego tak, że zrobimy to w sposób absolutnie gwałtowny, nie przejmując się kosztami społecznymi, bo mamy rację, i rzeczywiście te racje mamy, ale doprowadzimy do tego, że następne wybory na fali wkurzenia na to, że ludzie nie mają za co zapłacić rachunków, że mają blackouty i że dzieje się tysiące innych rzeczy, bo to poszło za gwałtownie, do władzy dojdą kompletni denialiści klimatyczni, z którymi już nie będzie rozmowy o 2030 i o 2050, tylko będzie opowieść jak u Donalda Trumpa. O tym, że to wszystko, bzdury, palmy, węglem, yy, wypowiadajmy porozumienia i jedźmy, jakoś to było, jakoś to będzie. To jest dużo bardziej wymagająca opowieść niż tylko powiedzenie mamy rację, bo naukowcy powiedzieli. Tak, naukowcy powiedzieli i mają rację. Tylko problem polega na tym, że politycy w, w, za długo rżnęli głupa, politycy za długo traktowali kwestię w, klimatyczną jako piątą rzecz gdzieś tam, piątej ważności, jakieś tam dla ekologów, dla fantastów, a dzisiaj już nam się pali koło tyłka, mówiąc zupełnie wprost. I, i to jeszcze węglem my naprawdę musimy zrobić dzisiaj wszystko, żeby w ciągu tych 9 lat, do 30 roku ograniczyć ile się da węgla, ale my jako Polska 2050 mówimy jasno i bardzo wyraźnie. 2035 jesteśmy w stanie obiecać, że jeżeli teraz dojdziemy do władzy, to zużycie węgla już w się będzie zupełnie minimalne, że do 40 to będą takie zimne rezerwy, o których wczoraj mówił Chris Bolesta, jeżeli trzeba będzie z jakiegoś powodu, a później całkowicie z tego wychodzimy, proponując rozwiązanie pomostowe w postaci minimalnego dochodu gwarantowanego dla górników, o których wczoraj mówiliśmy i wiele innych rzeczy przeczytajcie w tym programie. My musimy zrobić tę transformację w taki sposób, żeby ona wyszła w, i żeby się to udało zrobić i my zawsze będziemy działać według zasady, która bardzo mi się podoba, czyli under promise i over deliver. W, czyli obiecaj mniej, a zrób więcej, a nie tak jak robią dzisiaj politycy w tej starej jakości. Obiecaj więcej, a później zrób mniej. Po to, żeby uwieść ludzi. Nie. My, będzie, my wolimy obiecać troszeczkę mniej i zrobić troszkę więcej, bo uważamy, że to jest uczciwe podejście i że tak się powinno traktować ludzi. A zrobimy oczywiście wszystko, żeby udało się to zrobić jak najszybciej. Mówię o tym z takimi szczegółami, dlatego, żebyście też wiedzieli, w jakim kontekście funkcjonujemy, gdzie jesteśmy. W, wiecie, do tej pory to były teoretyczne rozmowy dla wielu z nas. No dobrze, no ceny tam prądu rosną. Rosną i będą rosnąć. Wiecie, że mamy coś takiego, jako opłata mocowa? Poczytajcie sobie w naszym programie, co to jest. Mamy ją na rachunkach, co to jest opłata mocowa? To jest dopłata do węgla, którą już dzisiaj pobiera się z naszych rachunków, żeby elektrownie węglowe natychmiast nie zbankrutowały. Ceny gazu, ciepła będą rosły. Nie ma innej możliwości. Dlaczego? Dlatego, że wytwarzane to jest w Polsce w, w znacznej mierze z węgla. A skoro jest wytwarzane w potężnej mierze z węgla, w cieple jeszcze więcej niż w energetyce, a emisje z węgla kosztują i trzeba kupować teraz na tym rynku europejskim uprawnienia do tych emisji, to nie ma bata, to się musi po prostu odbić na naszych rachunkach i to będzie co chwila coraz bardziej kosztowne, kosztowne. Słuchajcie, rachunki za, za prąd i za ciepło systemowe, które będziemy mieli za 4 czy za 5 lat, czy za 8 lat, jeżeli nic z tym nie zrobimy, będą takie, że nie tylko tych, którzy dzisiaj żyją w ubóstwie energetycznym wykończą, ale wykończą wielu z nas, którzy dzisiaj w ogóle sobie z tej sprawy Sprawy z tego nie zdajemy. Świat się zmienia, moi drodzy. Zmienia się radykalnie. Zobaczcie, co się dzieje, choćby wydawało wam się, że, że będziemy funkcjonowali w takich czasach, jak dzisiaj jest, na przykład w systemie bankowym. Banki dzisiaj pobierają kary od klientów, którzy wpłacają do nich pieniądze. W, oprocentowanie ujemne. Wpłacasz pieniądze, jest 0, na przykład 8% w jednym z banków największych w Polsce, które Ty musisz zapłacić bankowi za to, że złożyłeś w nim pieniądze. Lokat już praktycznie w ogóle nie ma, albo są na 0,0,1%, czyli dużo poniżej inflacji. Wszystko jeszcze może stanąć na głowie, co wydawało nam się pewnikiem, a my musimy tym światem sprawnie zarządzać. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście zobaczyli, jak mówimy, skąd wziąć na to wszystko pieniądze. Jak mówimy o prosumentach zbiorowych, o tym, że ludzie powinni móc wreszcie zarabiać na tym, że produkują prąd ze słońca czy z wiatru, organizować się z sąsiadami, robić takie spółdzielnie i wytwarzać jak najwięcej tego prądu. O tym, co mówimy elektromobilności, o dopłatach, które powinny towarzyszyć instalacji ładowarek do samochodów elektrycznych, o tym, że zeroemisyjne domy inne nie powinny już być budowane w Polsce w latach 30 i trzeba to zabezpieczyć prawem, że musimy sobie wytyczyć jasną granicę. Ona jest w tym dokumencie, do kiedy możemy w Polsce rejestrować nowe samochody spalinowe. Niektórzy mówią, że trzeba wprowadzić nowy przedmiot środowiskowo-klimatyczny, a my mówimy że trzeba iść horyzontalnie i zaszyć naukę o klimacie we wszystkich przedmiotach, które, które dzisiaj w szkole są, bo one dotyczą całości, klimat dotyczy dziś całości naszego życia. Całości absolutnie. To jest nasze życie albo śmierć. I dlatego o tym mówimy już dzisiaj, bo już dzisiaj trzeba układać tak unijne pieniądze pod to. Już dzisiaj trzeba się zastanawiać. Nad tym, jak temu rządowi zabrać choćby możliwość kontrolowania pieniędzy ze sprzedaży tych uprawnień do emisji. Oni na tym zarobili dla budżetu 20 miliardów złotych w ciągu ostatnich dwóch lat i jestem pewien, że to przepieprzyli, tak jak wszystko inne. Do 30 roku Polska z handlu tymi uprawnieniami do emisji może zdobyć nawet 170 miliardów. Te pieniądze powinny być pakowane od razu w transformację energetyczną, w zieloną gospodarkę. Od razu w ogóle. To powinien być Polski Zielony Fundusz. Oglądamy się na Norwegię. Och, jak wspaniale, że Norwegia mądrze odkłada te pieniądze. Z gazu na czas, kiedy tego gazu już nie będzie wydobywać. A my nie możemy być jak Norwegia. Możemy, możemy założyć Polski Zielony Fundusz i tam te pieniądze wpłacać, żeby służyły przyszłym pokoleniom. To jest zmiana rolnictwa, o której mówimy, dopłacanie rolnikom za, za, za czynności ekologiczne, nie wiem, zadrzewienia śródpolne, retencje, zmiana metody orki i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest też 25% rolnictwa ekologicznego, którego wymaga od nas dzisiaj europejska polityka od pola do stołu. To jest kompleks Opowieść. A dlaczego ją dzisiaj opowiadamy, żebyśmy mieli w tej pandemii nadzieję, że jest pomysł dla Polski, że jest droga, zielony szlak, którym chcemy wszyscy pójść, żeby pokazać, w, że, że wiemy, jak w, to, 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 to wszystko trzeba przeżyć. Bo wiecie, pandemia nam jakby załatwia na jednym piętrze nas załatwia, ale to drugie piętro cały czas funkcjonuje. Cały czas jest to drugie piętro, na którym dzieje się świat, nie czekając na to, aż pandemia się skończy. I jak my poczekamy na koniec pandemii, żeby załatwiać inne sprawy, to umarliśmy w butach. Już dziś powinniśmy to robić. Już dziś powinniśmy o tym myśleć. Zapraszam na stronę na zielonymszlaku.pl. A jeszcze z rzeczy, które dzisiaj rzuciły mi się w oczy w prasówce, mówiłem o nich też w rozmowie z redaktorem Nizinkiewiczem. Morawiecki pojechał z Orbanem, znaczy do Orbana, jeszcze Salvini do nich przyjedzie, będą montowali tę skrajnoprawicową, znaczy no nie, znaczy nie już, znaczy chyba, że Marine Le Pen doproszę AfD, ale po nich się wszystkiego można spodziewać frakcję w Parlamencie Europejskim. Życzymy Panu Premierowi dobrej podróży i prosimy, żeby więcej nie gadał tych bzdur o tym, że ugrupowania opozycyjne to tylko mieszają, bo już mi język kołkiem staje od powtarzania, ile, ile myśmy złożyli propozycji, ile analiz przedstawiliśmy, jeżeli chodzi o zarządzanie tą pandemią i co? I dalej w, nie mogą ogarnąć tematu na przykład egzaminów w, lekarskich. Mówimy, zdali, zdali testy, niech, niech idą do roboty. Po co, po co mają teraz siedzieć, zakuwać egz, do egzaminów ustnych? Na Boga! W, a nie, to, 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 to najpierw odwołał wszystkie egzaminy, a później wszystkie znowu przywrócił. Ci ludzie chcą, ci ludzie mówią tylko pozwólcie nam wykorzystywać ten swój potencjał. W, my dzisiaj naprawdę jesteśmy w skrajnej absolutnie sytuacji, jeżeli chodzi o wydolność ochrony zdrowia, i nie będzie lepiej w najbliższych dniach. Być może za chwilę ogłoszą jakiś totalny lockdown, być może za chwilę jeszcze wymyślą jakieś inne obostrzenia, tylko tak jak to wielokrotnie już było w ostatnich tygodniach powtarzane, wyjdźcie na ulicę, zobaczcie ludzi, mamaseczki. No ale jeżeli był taki taniec przez ostatni rok od prawej, lewej, od prawej do lewej, od prawej do lewej, od prawej do lewej, od prawej do lewej, jeżeli chodzi o nakładajcie znoście, pamiętacie jak minister zdrowia sam szydził z maseczek, a teraz nam te maseczki każą nosić pod, pod mandatem? Najpierw wyśmiewali, później mówili, że trzeba, później już był koniec pandemii, teraz jest w, znowu niebezpiecznie i wszyscy uważajcie na siebie. Słuchajcie, mówiłem o tym u Nizinkiewicza przed chwilą. Zarządzanie kryzysowe to jest relacja zaufania pomiędzy tym, który jest ofiarą kryzysu i tym, który kryzysem zarządza. Jak nie ma zaufania pomiędzy ratownikiem a ratowanym, to nic z tego nie będzie, bo ratowany nigdy nie wykona poleceń ratownika, bo mu się będą wydawały bezsensowne, bo będzie mówił, że się boi, bo będzie mówił, że to jest ograniczenie jego wolności. Nie da się nikogo uratować, jeżeli nie ma tej relacji zaufania po prostu. A oni mają to kompletnie w nosie. I wiecie, oni mówią, niech opozycja nam nie przeszkadza, my mamy ważniejsze sprawy na głowie. Macie ważniejsze sprawy na głowie, a Morawiecki wczoraj miał czas, żeby powołać fundusz patriotyczny, który ma wspierać organizacje kultywujące pamięć narodową. Jego operatorem tego funduszu został Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, budżet funduszu, który ma wspierać między innymi organizacje zaangażowane w kultywowanie pamięci narodowej, wyniesie 30 milionów złotych. Na to mają pieniądze w środku pandemii. Na to mają czas w środku pandemii, żeby takimi rzeczami się zajmować. 30 milionów złotych, które można było wydać, choćby na te brakujące sprzęty jednorazowe do szpitala południowego, o które woła pielęgniarka z tego szpitala na Instagramie, w mediach społecznościowych i, i za co teraz poszła na dywanik do, do, do nowej pisowskiej komisarz tego szpitala. 30 milionów złotych na to na program, który od dawna wyczekiwany przez patriotyczne środowiska społeczne, które po 1989 roku nie uzyskały w możliwości w pełni swobodnego korzystania na równych prawach ze wsparcia państwa polskiego. To jest dzisiaj problem, na który oni mają czas i mają pieniądze. Ile jeszcze będziemy znosić to ich odklejenie od rzeczywistości, które kosztuje nasze życie? Ile jeszcze będziemy czekać? To my dlatego wyklejamy te plakaty po Polsce i mówiąc, że jeżeli oni nas mają za idiotów, to trzeba ich zmienić, bo ślubu z tą władzą nie braliśmy. Jak odbieracie ten gest w środku pandemii, podczas kiedy Polacy umierają, podczas kiedy nie ma y, y, sprzętu, podczas kiedy nie da się spiąć tego systemu szczepień, bo też już nie wiadomo od lewej do prawej, y, w którą stronę to pójdzie. A oni mają czas na Instytut, na Fundusz Patriotyczny i pielęgnowanie dziedzictwa, bo środowiska patriotyczne od 1989 roku były jakieś 30 milionów? Stać ich, co to jest dla nich 30 milionów? Dwa miliardy prawie wywalili na Ostrołękę. Zobaczcie, ile pieniędzy wywalili na inne głupoty, które, które po drodze zrobi. To, to, to stać ich, to jest państwo. To, przecież oni mają te pieniądze. Przecież schodzą do skarbca i tam jest dużo pieniędzy. To są nasze pieniądze. A wy macie nimi zarządzać, zwłaszcza w czasie kryzysu, z taką pieczołowitością, jakby to były ostatnie pieniądze waszej matki, waszego ojca i waszego dziecka. Że mnie złość bierze? Tak, bierze mnie złość. Kiedy patrzę na to, na te indolencje, na tę pychę, na tę pogardę do ludzi. Że ludzie są takimi idiotami, że y, kupią ten cały bullshit, już mówiąc zupełnie wprost, który jest nam wciskany. I, i, czy, czy my naprawdę mamy w sobie tyle, tylko godności, żeby dawać się tak traktować? Jak jakieś gęsi, które Morawiecki będzie tuczył kolejnymi kulkami swojego pustosłowia? Y, dzisiaj potrzebujemy wyjść z pandemii i mówimy do jasnej cholery temu rządowi, że my mu w tym pomożemy. Damy swoich ekspertów. Damy ludzi, którzy mają wiedzę. Jeżeli będzie trzeba, będziemy, postawimy się na głowie, bo dzisiaj to jest nasza wspólna sprawa. Tylko po pierwsze, zechciejcie słuchać, a nie tylko gadajcie. Zechciejcie wreszcie zrozumieć, że to jest nasza wspólna sprawa. A poza tym pokażcie nam, że dbacie o wspólną kasę, że dbacie o pieniądze, że dbacie o to, co się dzisiaj. W, że o nas dbacie tak naprawdę. A nie dbacie tylko o to, żeby przeczołgać się przez wybory i, i jakoś się utrzymać przy korycie. Macie jakiś pomysł na Polskę? Chcecie nam o nim opowiedzieć? Poza tym, co dzisiaj czytam w gazetach, że już szukają w rządzie metod do tego, jak te pieniądze z funduszu odbudowy rozdawać, i oni je będą teraz rozdawali. Wiecie jak? Jaki jest pomysł? Na podstawie dotacji udzielanych przez Radę Ministrów. Czyli to będzie dobry gest pana Morawieckiego, który pojedzie i będzie przecinał wstęgę. Tak to chcą zrobić. I oczywiście dawać też samorządom, które będą w, w których rządzi pis. Żeby znać pana, żebyśmy my, Kmiotki, ten plebs, który, który oni tak traktują, żebyśmy znali pana, który przyjechał, sypnął talarami, a my będziemy całować jego mankiet. To jest dzisiaj myślenie tych ludzi, którzy Polską rządzą, i dlatego trzeba ich zmienić jak najszybciej. Prezes Mateusz Morawiecki ma czas składać idiotyczne wnioski, nie boję się powiedzieć, do Trybunału Konstytucyjnego o tym, żeby Julia Przyłębska orzekła, czy prawo unijne ma pierwszeństwo przed, przed prawem polskim, czy prawo polskie przed prawem unijnym. Pani Julio Przyłębska i Pani Morawiecki w jedenastym roku już się Trybunał Konstytucyjny tym zajmował i jasno to określił. Mamy jasną wykładnię. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej, natomiast jeżeli jeżeli chodzi o ustawy, to mamy jasno i wyraźnie przecież powiedziane, że prawo unijne, i mamy to w konstytucji zapisane, że prawo unijne ma pierwszeństwo i nie potrzeba do tego całej dyskusji z Julią Przyłębską. Chcemy, możemy wyjść z Unii Europejskiej, ale ze wszystkimi tego konsekwencjami na to oni mają czas. Mają czas. Ponad 100 miliardach w naszym programie i o tym, że kolej powinna dojeżdżać w, i że zrobimy to, że kolej będzie dojeżdżać do każdego miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców, w, ale oni za chwilę i, i, i te, te szanse nam pogrzebią przez swoją nieudolność i przez swoją, y, 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 przez, przez swoją niewiedzę o tym, jak te rzeczy powinno się robić. Jeszcze jedna rzecz, na którą oni mają czas. Sytuacja ze, ze Zgorzelca. Ona akurat też dotyczy klimatu, więc jeszcze na koniec wam powiem. Y, otóż tamtejsza ciepłownia. Ma być kupiona przez szczecińską energetykę cieplną, no a w szczecińskiej energetyce cieplnej udziałowcem głównym jest niemiecki gigant energetyczny EON. No i teraz władze Dolnego Śląska jednocześnie podejmują, Śląska Dolnego Śląska i Saksonii, podejmują takie porozumienie o tym, żeby ciepłownictwo w Zgorzelcu i w Gerlitz było w neutralne klimatycznie, w czym na pewno ten ruch może pomóc, bo w tej chwili ciepłownia w Zgorzelcu co opalana jest węglem brunatnym. No i występuje Beata Kempa, która skłasza sprawę do ABW, która w, mówi, że polskie ciepło jest sprzedawane w niemieckie ręce. Prosi, trzeba sprawdzić, czy nie niesie to zagrożeń dla Polaków. Prosimy, aby zbadano kwestię oddawania zakładów ciepłowniczych na całej zachodniej ścianie Polski z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz mieszkańców tego regionu, czy aby tego typu działania nie uderzają w podstawy ekonomiczne państwa. I którą cały czas robimy, działając w ruchu Polska 2050. Zróbmy tę robotę najlepiej jak potrafimy. Mam nadzieję, że szybko dojdziemy do wyborów i że szybko będziemy w stanie zacząć wreszcie wdrażać w to życie, o czym dzisiaj mówimy. I tak jak mówię, niech Morawiecki nie gada już głupot. My naprawdę, jeżeli będą nas dalej pytali, my nadal będziemy się napraszać z wiedzą naszych ekspertów, z tym, co w, dzisiaj powinno być zrobione w tej pandemii, tak żeby uratować jak najwięcej ludzkich istnień, a później musimy się rozliczyć przy urnie wyborczej. Później musimy się spotkać. I i jasno powiedzieć, jak oceniamy ten czas, jak on został wykorzystany. Czy czuliśmy się okłamywani, czy czuliśmy się dowartościowani, czy pogardzani? Czy, czy te 30 milionów wrzucone teraz w fundusze patriotyczne to jest ten patriotyzm, którego dzisiaj potrzebujemy? Czy patriotyzmem jest dzisiaj to, żeby twardo i jasno powiedzieć, w jakie obostrzenia powinny obowiązywać i w kościołach, i w sklepach, i w innych miejscach, żeby ratować życie i zdrowie Polaków? Co dzisiaj potrzebujemy? Opowieści o solidarności, czy opowieści o kolesiostwie? Czego dzisiaj potrzebujemy? Czego chcemy? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. I spróbujmy wyciągnąć z tego praktyczne wnioski. Możecie to zrobić na naszych profilach społecznościowych, na stronie polska2050, na stronie strategii, na Polska 2050pl My im nie odpuścimy. Bo nie odpuścimy Polsce. Bo chcemy, żeby Polska wreszcie była prowadzona i budowana tak, żebyśmy wszyscy czuli się w niej jak w bezpiecznym domu. A nie w cały czas bali się, co jeszcze wymyślą ludzie, którym niestety powierzyliśmy w ręce to, co mamy najcenniejszego. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dobrego dnia. Pełnego sił, wigoru. Jutro widzimy się o Pewnie 30. Bardzo Was zapraszam, bo mam rano zajęcia z mańką i, i nie mogę tego przełożyć, ale mam nadzieję, że będziemy. Widzimy się. Ściskam Was wszystkich serdecznie. Dużo siły, dużo energii do walki z tym, co Was otacza dzisiaj. Największe pozdrowienia wszystkim rodzicom tych bombelków które zostały w, w, w domach, bo już zamknęli absolutnie wszystko. Damy radę. Skoro dzieci w szkołach tyle czasu to przeżywają, to i my jakoś i nasze dzieci damy radę. Słuchajcie, wyjdziemy z tego. Musi być coś za zakrętem i my nawet wiemy, co tam jest. Tylko musimy ten zakręt przejechać. Trzymajcie się. Zdrowia.